Cześć kochani, z tej strony Mama na Zielono, inaczej Skiera. Dzisiaj nagrywam dla Was filmik trochę z przymrużeniem oka, a troszkę taki może uświadamiający, może taki troszeczkę... Nie każdy może o tych rzeczach wiedzieć, tak? Temat tego filmu pojawił mi się w momencie, kiedy na jednym z forów o karmieniu piersią pojawił się właśnie temat rzucajcie mity i zabobony dotyczące dzieci, karmienia piersią, ciąży. No i tutaj stąd właśnie wziął mi się pomysł, za zgodą dziewczyn nagrywam, także pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Podzieliłam sobie te, tutaj mam listę, także podzieliłam sobie te mity i zabobony na takie kategorie. Mam kategorię ciąża, mam kategorię małe dziecko i mam kategorię karmienie piersią. Także to są wszystko takie rzeczy, które my czasem możemy usłyszeć od mamy, od cioci, od osoby na ulicy, albo nie wiem, od lekarza czasami nawet. A to są rzeczy, które są raczej są w większości nieprawdą. Zacznę od ciąży. Także pierwszą rzeczą jest to, żeby nie iść na pogrzeb w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży. Z powodu takiego, że dziecko może urodzić się martwe. Co oczywiście tak ludzie sobie kiedyś tak próbowali po prostu tłumaczyć, że tak jest albo tak nie jest. Stąd te w ogóle wszystkie mity, tak? Na przykład, że jeżeli mama przestraszyła się psa bądź innego kudłatego zwierzęcia, to dziecko urodzi się też włochate, kudłate. Nie wiem do końca, jak to ma wpływać, tak, jedno na drugie. Tak samo jak to, że mama przestraszy się na przykład myszy, dotknie się do brzucha i w tym miejscu dziecko będzie miało pieprzyk. To też moim zdaniem to nie ma żadnych szans, tak, o ile jeszcze powiedzmy, ma szansę to, że mama się na przykład poparzy na brzuchu i dziecko w tym miejscu będzie miało bliznę, bo akurat tam dotykało tak swoją częścią ciała tego miejsca. Jestem w stanie zrozumieć, ale mysz i pieprzyk nie do końca. Nie wolno oblewać brzucha wodą, ponieważ dziecko będzie pijakiem. Nie wolno patrzeć na patelnię, ponieważ będzie łyse. Nie wolno krzyżować nóg, podczas kiedy jestem w ciąży, ponieważ dziecko może się udusić. Nie wolno przechodzić przez płot, ani podnosić rąk do góry, ani rozwieszać niczego długiego typu sznurek, ponieważ dziecko może udusić się pępowiną. Kolejne, nie wolno patrzeć przez dziurkę od klucza, kiedy jestem w ciąży, ponieważ dziecko będzie miało zeza. Nie wolno rzucić gumy do rzucia, ponieważ będzie się ślinić. Co w ogóle jest dla mnie totalną wielką bzdurą, ponieważ dzieci generalnie się ślinią, tak? Jedne mniej, drugie bardziej, ale tak generalnie dzieci się ślinią, więc chyba to nie ma tak do końca wpływu, że mama żuje gumę albo i nie. Nie wolno przeglądać się w lustrze, ponieważ dziecko może być niemową. Jeżeli, to usłyszałam w Irlandii akurat, jeżeli mama będzie piła dużo soku pomarańczowego, to dziecko urodzi się rudę. I to też mi tutaj drugie, co mi właśnie moja koleżanka Irlandka powiedziała, że przed porodem nie wolno, przynajmniej tak przed 30 tygodniem ciąży, nie wolno mieć w domu żadnych rzeczy dla dziecka. Nie wolno rozłożyć pokoiku, nie wolno mieć łóżeczka. Jeżeli nawet kupię wózek, to ten wózek musi stać u kogoś innego bądź w sklepie i zostać zamówiony z dostawą po 30 tygodniu, bo to przynosi po prostu pecha. Co jeszcze? Potem, że w ciąży, jeżeli mamy zgagę, taką bardzo silną, to znaczy, że dziecko będzie miało włosy. To akurat się sprawdziło, bo ja miałam bardzo silną zgagę, ale ona mi była włochata. Ale też nie widzę połączenia jedno z drugim. I to, co w ogóle dla mnie jest największą bzdurą, to jest to, że nie wolno skubać z jarem słonecznika, ponieważ dziecko będzie miało zajęczą wargę. Zajęcza warga jest genetyczna, a nie... od tego, że mama skubie słonecznik. Kolejną kategorią, którą mam zapisaną, to jest małe dziecko. I tutaj to też są takie rzeczy, które... W ogóle to były bardzo rzeczy, które mnie bardzo mocno zdziwiły, ponieważ tak mi się wydawało, że takie zabobony czy mity możemy mówić w momencie, jeżeli dziecko urodziło się, nie wiem, w XVIII wieku, tak? Czy nawet w XIX. Natomiast tak mi się wydawało, że w XXI wieku, w którym żyjemy, jeszcze do tego bardzo często w wielkich miastach, no już nie ma miejsca na takie niektóre rzeczy, które gdzieś usłyszałam, czy rzeczy, które niektóre dziewczyny na przykład pisały na forach właśnie na Facebooku. Na przykład, że nie wolno obcinać włosów przed roczkiem. I teraz nie wolno tego robić dlatego, że obcinamy dziecku głupotę. Znaczy w sensie dziecko będzie głupie, bo obcinamy mu mądrość.
Także to jest moja największa bzdura w ogóle. I naprawdę, o ile byłby to XVIII wiek, to jestem w stanie zrozumieć tego typu zabobony, ale no w dzisiejszym, w dobie internetu, w dobie książek i naprawdę dostępu do dowolnej ilości wiedzy, nie do końca. Kolejna rzecz to jest to, żeby nie wylewać wody wieczorem, tylko dopiero rano, jeżeli kąpialiśmy dziecko, ponieważ dziecko będzie płakało. To mogę od razu obalić, to znaczy dziecko wieczorem tak się płacze, małe. Nie każde, ale jest ta taka godzina, jak to położne mówią, wieczorne odrykiwanie niemowląt, między zazwyczaj 5 a 8. A zazwyczaj przecież kąpiemy dziecko w momencie, kiedy jest ta właśnie mniej więcej godzina. I dziecko już jest po prostu zmęczone po całym dniu, więc niezależnie czy weźmiemy, wylejemy tą wodę, czy zostawimy ją do rana, to dziecko i tak może płakać. Kolejne, nie wolno chodzić z nieochrzczonym dzieckiem na cmentarz bądź do kościoła. To tutaj były dwie opcje. I tutaj usłyszałam kilka opcji. Jedną z opcji jest takie, że może je diabeł porwać. I ja, słuchajcie, ja to usłyszałam w 100% poważnie na jednym z forów internetowych. Więc to jest... Nie, ja w to nie wierzę. Po prostu ja w to nie wierzę. Potem kolejne, to takie jest chyba najbardziej znane i to jest, to nie jest zabobon, tylko to taki mit, że nie noś, ponieważ przyzwyczaisz. O tym mówiłam, chociażby chodzi o chusty. Także nasze dzieci rodzą się przyzwyczajone do noszenia. Jak chcecie coś więcej wiedzieć, to zapraszam do filmiku o chustach, bo tam wyjaśniałam to bardziej dokładnie. Tego w ogóle nie słyszałam nigdy wcześniej, że nie wolno, i to my też nie powinniśmy tak robić, że nie powinniśmy obcinać nitek z ubrania w momencie, kiedy mamy to ubranie na sobie, ponieważ obcinamy sobie swoją mądrość. Jakkolwiek to brzmi. Nie wolno kołysać pustego wózka, ponieważ wtedy kołyszemy diabła. To jest bardzo polskie, to następne, co powiem. Ponieważ tu w Irlandii, jeżeli dziecko ma czapkę, na przykład na wiosnę, to na 99% jest to dziecko polskie bądź słowackie. I następne jest, że dziecko musi nosić czapkę, ponieważ będzie miało odstające uszy. Także ja myślę, że to jest takie trochę usprawiedliwianie właśnie tego zakładania czapki non-stop, cały czas. Uważać, jeżeli dziecko rodzi się, czasami rodzi się z takimi gniazdkami, z takimi jakby wirkami. I teraz, jeżeli dziecko ma dwa gniazdka na główce, to trzeba na nie bardzo uważać, ponieważ może umrzeć tragicznie. Okej, trzeba uważać chyba na każde dziecko. Dziecko nie powinno się przeglądać w lustrze do pierwszego roku życia. Dlaczego? Nikt mi tego nie wyjaśnił. Kolejne to takie jest, myślę, bardzo lata 60., że płacz rozwija płuca. Co też wyjaśniałam w filmiku o niewypłakiwaniu dzieci. Także jeżeli ktoś chce coś więcej, to też zapraszam do tego filmiku po prostu. Kolejną kategorią jakby z małego dziecka jest coś, co się nazywa zauroczone dziecko, bądź czasami przełamane dziecko. Przełamane dziecko to jest taki termin, który wielokrotnie słyszałam, kiedy padało pytanie, moje dziecko płacze co wieczór, albo moje dziecko płacze cały dzień. I wtedy padało pytanie, czy twoje dziecko nie jest przełamane. I ja nie do końca potrafię wyjaśnić, co to jest to przełamanie, ponieważ te osoby nie potrafiły tak do końca tego wyjaśnić. Zauroczone, no to tak myślę, że po prostu dlatego, że nie wiem, sąsiadka źle spojrzała, albo jakaś, nie wiem, cyganka, czy ktoś, tak można powiedzieć. I teraz tutaj są rozwiązania na te właśnie zauroczenie, tudzież przełamanie. Więc możemy przetrzeć buzię dziecka brudnymi gaciami, jakkolwiek jest to obrzydliwe. Można mu splunąć na czoło, bądź wylizać powieki, zlizać pot z dziecka czoła i jeżeli ten pot jest słony, to znaczy, że dziecko jest zauroczone. Trzeba poobracać w cztery strony świata w łóżeczku, przełożyć przez spódnicę, zapalić świeczkę nad dzieckiem bądź przelać wosk, przetrzeć dziecko obsikaną pieluchą lub przelać jajko nad dzieckiem. I teraz naprawdę, żebyście sobie nie myśleli, że to są takie na przykład mało wioskowe. I oczywiście jestem fanką małych miasteczek i wiosek, tak żeby nie było. Ale powiedzmy, tak mi się bardziej by kojarzyło, że w takiej bardzo malutkiej wiosce może ktoś mieć takie poglądy. Nie! Tego typu argumenty padały również od dziewczyn, które mieszkają w naprawdę dużych miastach, czy nawet, nie wiem, za granicą, tak? Także to są takie
argumenty właśnie, co się, dlaczego dziecko płacze, tak? Jeżeli to zrobiło, dziecko magicznie przestaje płakać. Nie wolno łaskotać dziecka po stópkach, ponieważ będzie się jąkało. Nie wolno trzymać w pionie, ponieważ dostanie wytrzeszczu oczu. Nie może ssać palca, ponieważ ten palec mu nie urośnie. I argument, dlaczego nie wolno całować chłopca, ponieważ można mu urodę wycałować. I jeszcze jedno, co mnie bardzo bawi, to jest taki mój osobisty śmiech, to jest to, że w Polsce 98% wózków ma kokardkę czerwoną, bądź tą rzeczkę, bądź jakiekolwiek inną czerwoną zawieszkę. I teraz na tej czerwonej kokardce, która jest oczywiście po to, żeby dziecko nie zostało zauroczone, co jest zabobonem i przesądem, wisi medalik, który jest oczywiście znakiem chrześcijaństwa. Więc to jest dla mnie w ogóle najlepszy przykład tego, że ludzie tak nie do końca o tym myślą, że a, no każde dziecko ma czerwoną kokardkę w wózku. Okej, ma każde dziecko kokardkę w wózku, ale dlaczego? I teraz jeżeli mamy medalik, to chyba nie potrzebujemy tej czerwonej kokardki. Jeżeli wierzymy w medalik, tak, i wierzymy, jesteśmy chrześcijanami, to nie potrzebujemy czerwonej kokardki, po prostu. Także to jest taki mój osobisty, prywatny śmiech.